Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej pozwólcie, że na moment wrócę do historii. Kiedy PiS decyzją ministra Radziwiłła zamknął dofinansowanie programu in vitro z budżetu państwa, tysiącom ludzi w wieku prokreacyjnym zawalił się świat. Kobietom zawalił się świat, bo straciły szansę na bycie matką, na macierzyństwo. Rodzicom zawalił się świat, bo stracili szansę na upragnione rodzicielstwo. Kiedy in vitro, najskuteczniejsza metoda wspierająca walkę z niepłodnością, przestała być finansowana z budżetu państwa, to niektóre samorządy zaczęły zastępować to państwo i wzięły sprawy w swoje ręce. I zaczęły tworzyć swoje własne, lokalne programy zdrowotne. Kiedy miasta, gminy, powiaty zaczęły zastępować państwo, to znowu pojawiła się szansa, przynajmniej dla ich mieszkańców. Ale i to nie podobało się ministrowi i PiS-owi. Przypomnę, chcieli karać samorządy, które dawały ludziom szansę na upragnione dziecko finansowo. Byliśmy oburzeni i jednocześnie byliśmy bezradni, ale kiedy władza PiS wydała otwartą wojnę dzieciom poczętym dzięki metodzie in vitro i ich rodzicom, wiedzieliśmy, że emocje musimy przekuć w działania. Wiedzieliśmy, że nie możemy pozostać bezkarni. Dlatego rok temu został utworzony Obywatelski Społeczny Komitet Tak dla in vitro i spoczęliśmy zbiórkę podpisów, zbiórkę, która szybko stała się symbolem szczęścia, miłości i dobra. W całym kraju Polki i Polacy bez względu na poglądy polityczne okazywali nam, zbierającym podpisy pod projektem, uśmiech, życzliwość, trzymali kciuki za powodzenie, a było ich prawie 500 000. Zbieraliśmy podpisy w śniegu, w deszczu, w wietrze i w mrozie, ale doświadczaliśmy przy tym pięknych i bardzo wzruszających momentów. Podchodzili do nas rodzice z dziećmi poczętymi dzięki metodzie in vitro, ich dziadkowie, babcie, i opowiadali najpierw o marzeniach, a potem o ich wielkich szczęściu. Przychodzili także ci, którzy przychodzili z nadzieją, że nam się uda. Kiedy po raz pierwszy odbyło się pierwsze czytanie naszego projektu, przypomnę, w czerwcu ubiegłego roku, z tego miejsca w Sejmie zwróciłam się do was, do Polek i Polaków, mówiąc, że nie wiem, co z projektem zrobi władza PiS, ale że się nie zdziwię, kiedy wyrzucą 500 000 podpisów, waszych podpisów, do sejmowej komisyjnej zamrażarki. Czas pokazał, że się nie myliłam, ale mówiłam też wtedy, że jedno jest pewne, że to wy, Polki i Polacy, możecie sprawić, że ten obywatelski projekt zostanie uchwalany już za kilka miesięcy. Tylko pójdźcie na wybory i odsuńcie tą złą władzę od rządów. I że kiedy tak się stanie, też mówiłam, kiedy wygramy, to jednym z pierwszych przyjętych projektów w nowym Sejmie będzie projekt Tak dla in vitro. I wiecie co? Udało się. Zrobiliście to. Wzięliście udział w wyborach, odsunęliście PiS od władzy i dzięki temu wracamy do naszego projektu. To pierwszy procedowany projekt w nowym Sejmie, w Sejmie 10. kadencji. I on jest symbolem. Pokazuje, że wspólnie dzięki wam możemy zrealizować pierwszy z naszych 100 konkretów, a potem kolejne konkrety. Tak dla in vitro to też jeden z naszych wspólnych punktów programowych, naszej szerszej koalicji. Po nim przyjdzie realizacja kolejnych zapowiedzi. Oczywiście byłoby łatwiej, gdyby PiS z honorem oddał władzę, ale nawet tego nie potrafią. Ale jeszcze chwila i będzie normalnie. Wczoraj w Sejmie przewodniczący Donald Tusk, przyszły premier, powiedział, że zaczynamy finałową rozgrywkę o nadzieję, o marzenia i o szczęście. Bo in vitro to człowiek, in vitro to miłość, in vitro to szczęście, in vitro to rodzina. Temu szczęściu tylko musimy trochę pomóc. Wielu z nas uważa rodzicielstwo za jedną z najpiękniejszych rzeczy na świecie. Niestety nie zawsze jest ono na wyciągnięcie ręki. Bo czasem i dziś coraz częściej droga do szczęścia, do upragnionego macierzyństwa czy rodzicielstwa nie jest oczywista. Często jest długa i niestety bardzo kosztowna. Ale my to zmienimy wspólnie, razem, dzięki wam. Już za moment, bo dzięki wam nie jesteśmy już bezradni. Dzięki wam staliśmy się sprawczy. Dziś w kwestii in vitro, jutro w wielu innych sprawach, o których rozmawialiśmy z wami podczas spotkań otwartych, podczas minionej kampanii. Dziękuję. Bardzo dziękuję.